Nazywam się Piotr Kraśko, będę bardzo szczęśliwy, jeżeli przeczytają Państwo te książki, opowieści o USA i o Afryce. To nie są opisy miejsc, w których są turyści. Zazwyczaj jeżdżę w takie miejsca wtedy, gdy dzieje się tam coś złego, strasznego. Na szczęście, czasem też wtedy, kiedy ludzie są szczęśliwi. Opowiadam o przeróżnych miejscach, które widziałem w swoim życiu jako reporter i w Stanach Zjednoczonych, i o Afryce. W Stanach Zjednoczonych o tym na przykład, jak jest na pokładzie samolotów, kiedy leci się z ludźmi prezydenta. Nie w Air Force One, ale Air Force 2. To też jest ciekawe o tym, jak wygląda rodeo w Teksasie, jak jest w Nowym Orleanie, jak było po przejściu huraganu Katrina i jak wygląda legendarna baza Guantanamo. W powieści o Afryce opowiadam o tym, jak jest na rajdzie Paryż-Dakar, o strasznych dniach i chwilach w czasie wojny w Rwandzie, ale też o najpiękniejszych miejscach na Ziemi, jakie widziałem właśnie w Afryce. Bardzo Państwa namawiam także na podróżowanie i zobaczenie świata, bo jest niezwykły, czasem straszny, ale często piękny, wszędzie można spotkać wspaniałych ludzi. Piotrze, powiedz mi, skąd w Tobie chęć zostania reporterem? Czy Ryszard Kapuściński maczał w tym swoje dłonie, swoje pióro? No, myślę, że każdy z nas reporterów czytał Kapuścińskiego oczywiście, ale to jest tak niedościgniony wzór, że nawet nikt nie myślał o tym, żeby robić to, co on, bo uważam, że takiego człowieka nie było i bardzo długo nie będzie. Trochę to był przypadek w moim wypadku, bo pracowałem już wtedy w Jedynce w telewizji i po raz pierwszy obchodzony był w Polsce Dzień Uchodźcy. I pomyśleliśmy, że będzie dużo... Telewizja chciała zrobić jakiś materiał na temat uchodźców. Pierwszy pomysł był taki, żeby pojechać do ośrodka dla uchodźców pod Warszawą i pokazać tych ludzi. Ale uznaliśmy, że to nie jest dobry pomysł, że lepiej pojechać tam, skąd oni uciekają, żeby pokazać nam, Polakom, że mimo tego, że i w Polsce tysiącom ludzi trzeba pomóc, no to jednak mamy się dużo lepiej niż ci ludzie, którzy uciekają ze swoich krajów, przyjeżdżają do nas. Wtedy trwała wojna w Rwandzie i pojechaliśmy do Rwandy. To był pierwszy mój taki wyjazd w takie miejsce. I widok tej wojny z bliska był przerażający, ale z drugiej strony było w tym coś niezwykłego. To znaczy, relacje z ludźmi w takich miejscach są niesamowite. Tam poznaje się człowieka, czy to było w Rwandzie, czy na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy. To było 5 minut i mają Państwo relację, że jakoś znają Państwo tego człowieka dużo lepiej niż czasem u nas, gdzie jest nieporównanie bezpiecznie i spokojnie po latach znajomości z kimś. Te relacje ludzi z ludźmi w takich sytuacjach, czy to dramatów zawinionych przez ludzi, tak jak wojna, czy przez naturę, jak trzęsienia ziemi, no dla mnie są czymś niezwykłym i też stąd trochę te książki, bo jak Państwo oglądają programy informacyjne, to taki materiał, jaki robiłem z Japonii, trwał 2-2,5 minuty. W tym wypowiedź jakiegoś człowieka, który właśnie przeżywał dramat swojego życia, trwa 10-12 sekund. No spróbujcie Państwo w domu opowiedzieć o wydarzeniach zwykłego dnia w ciągu 10 sekund. No to jest niemal niemożliwe. A tu nagle człowiek miał opowiedzieć o dramacie życia w 10 sekund. No ale takie są reguły programów informacyjnych telewizji na całym świecie. Ale wydawało mi się, że jest wiele historii tych ludzi, które warto opowiedzieć od początku do końca. I mi było żal, że nigdy nie zdążyłem ich opowiedzieć tak od początku do końca. Spotkanie mi się bardzo podobało. Uważam, że Piotr Kraśko jest nie tylko świetnym redaktorem, ale również doskonałym podróżnikiem i polecam wszystkim przeczytanie tej książki. Ja już biegnę do domu to zrobić. Spotkanie z Piotrem Kraśko było naprawdę bardzo interesujące. Dowiedziałem się bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat, prawda, różnych krajów, kultur, w których Piotr Kraśko miał okazję, prawda, przebywać jako reporter. Spotkanie z Piotrem Kraśką bardzo mi się podobało. Dowiedziałam się bardzo wiele, szczególnie o Alasce. Wreszcie został obalony mit iglo, którego tam nie ma. Bardzo zachęcę do podróży. Bardzo fajne spotkanie, polecam. Nie mogę się doczekać następnego.